우리 루노 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 이곳에는 파리시다. przyjaciele, witam w kolejnym odcinku Jak prorok do proroka. Witaj Agatko, witaj Arturze. Witaj Basiu. Dziś będziemy mówić na temat ekumenii, a szczególnie toksycznej ekumenii. Będziemy analizować, czy to jest pozytywne, czy negatywne zjawisko i co to w ogóle zjawisko znaczy dla współczesnego kościoła. Artur, ja w ogóle zrobiłam troszeczkę takiego researchu, takiego badania troszkę historycznego tematu i znalazłam taką informację, że temat ekumenii w ogóle wyszedł z kościoła katolickiego, że w latach 60. papież Jan XXIII zwołał synod, który się nazywał Watykan II i on powiedział coś takiego, że on chce, aby wszyscy chrześcijanie wrócili, tak? I od tamtego momentu zaczął się taki nurt w powszechnym chrześcijaństwie. Nurt, który ma na celu właśnie zjednaczanie chrześcijan. Ale to też troszeczkę tak wygląda, jakby to był właśnie nurt, któremu lideruje Kościół katolicki. W kontekście takim, że on zrobił tą pierwszą inicjatywę tego, aby wszyscy powrócili do tej wspólnej, oni to nazwali wspólną komunią, że wszyscy ludzie ochrzczeni mają wrócić do tej wspólnej komunii. I od tamtego momentu zaczęła się tak jakby współpraca z tymi wszystkimi odłamami, które się rozpoczęły podczas reformacji. To jest prawda, doskonale to sobie poukładałaś tam w tych historycznych klimatach, natomiast to jest, ja bym chciał trochę pójść jeszcze wcześniej. Okej. Okay. Ja bym trochę chciał pójść wcześniej, ja bym chciał pójść do miejsca, w którym tysiące lat temu ludzkość, w ludzkości pojawił się pierwszy przywódca, taki duży przywódca, taki narodowy, o którym Biblia mówi, że nazywał się Nimrod. Okay. Nimrod jest napisane, że był pierwszym mocarzem. Naprawdę mówi się o tym, że to był pierwszy globalny przywódca, który miał pewną koncepcję. I tą koncepcją było zjednoczenie ludzkości. Zjednoczenie ludzkości na terenie obecnej Babilonii i tam jako główny symbol tego zjednoczenia miała powstać potężna wieża, wieża Babel. Okay. I ci wszyscy ludzie z tych wszystkich plemion, wszystkich narodowości pod inspiracją tego Nimroda, oni zaczęli tą wieżę budować jako symbol jedności ludzkości. Okay. I tutaj w tych zapisach biblijnych jest napisane, że kiedy Bóg to zobaczył, to tego nie zaakceptował. Nie zaakceptował tego. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? To było bardzo ciekawe, dlaczego Bóg tego nie zaakceptował. Ludziom się wydaje, że Bóg jest proludzki na poziomie człowieka. Ale Bóg jest proludzki na poziomie swoim. To jest wielka różnica. Powiem tak, kiedy ludzie byli w Edenie, Adam z Ewą, to on był na poziomie ludzkim, był proludzki, prawda? Ale ten poziom ludzki był jednocześnie poziomem jego. Kiedy ludzie zgrzeszyli i odeszli, nastąpił rozłam między koncepcją Bożą i koncepcją człowieczą. I w tym momencie Bóg przestaje być proludzki. Co to oznacza? To nie znaczy, że przestaje kochać człowieka, ale on, widząc, że człowiek nie chce wejść w jego system rozumienia, odsuwa człowieka od siebie, prawda? Oddziela się od człowieka. I powstaje rasa ludzka niepołączona z Bogiem. I to coś się rozwija, ten byt. Ten byt się rozwija i w tym momencie powstaje Nimrod. Nimrod powstaje i on mówi, to teraz ja was połączę. Ja was połączę. I to jest połączenie poza Bogiem. Okay. I te połączenie poza Bogiem jest napisane, że Bogu nie podobało się i Bóg pomieszał ich języki. I teraz ruszamy dalej w,
stronę tego synodu, o którym tutaj powiedziałaś. Mamy czasy Żydów, gdzie co ciekawe, Żydzi próbują wszystko podporządkować żydowskiej mentalności, mm-hmm. prawda, i tak dalej. Twierdzą w wielu przypadkach, jak też narzucają tą swoją wiarę. Idziemy dalej w chrześcijaństwo, pojawia się Chrystus, powstaje jakby Kościół, tak to nazwijmy, i znowu mamy jakby powtórkę z rozrywki. Mamy powtórkę z rozrywki, że powstaje Kościół i Kościół zaczyna mieć wiele koncepcji o różnych niż koncepcje chrystusowe. I to sobie rośnie. To się tam rozwija, sobie rośnie i w pewnym momencie powstaje Kościół katolicki. Kościół katolicki, który to wszystko próbuje zjednoczyć. On to próbuje złapać, tak. co tam mu się udaje. Tak. No i teraz Kościół katolicki zaczyna tworzyć jednolitą strukturę, prawda? Tak. No oczywiście znamy historię, znamy też jakby duchowość i wiemy, że ta struktura, ona jest niczym innym jak zwykłym politycznym państwem, tak. prawda? I w pewnym momencie zaczynają się rozchodzić drogi Kościoła katolickiego. Przychodzi Luter, przychodzi Kalwin, reformacja, wiele innych odłamów powstaje. Dochodzimy do dzisiejszych czasów, do czasów tego synodu i tutaj zbiera się ten pradawny Kościół katolicki z tą swoją mentalnością jedności, prawda? I mówi tak, to teraz złączmy to znów. Przecież wystarczy na to spojrzeć. To jest dokładnie to samo, co w Babilonii tysiące lat temu. Próba połączenia w jedno wielu różnych światopoglądów w konsekwencji przeciwnych formule Bożej, prawdzie Bożej. I teraz to coś zaczynamy nazywać ekumenią. Okay. I to powstaje taki byt. Z takim czymś zaczynamy mieć do czynienia. A poczekaj, zanim pójdziesz, Basiu, dalej, to jeszcze ja takie mam pytanie do Ciebie. Czy od samego początku, bo tylko był Kościół katolicki, nie było nic innego, nie? Ale... Czy od początku ten twór nazywał się Kościół katolicki? Nie, od początku nie. Na początku były właśnie niezależne wspólnoty, różne. Tak. Kiedy Pan Jezus odchodzi do nieba, zostawia apostołów, apostołowie ruszają w różne tereny. Zakładają różne kościoły. Tutaj powstaje taka wspólnota, tu jest taka. I te wspólnoty mają swoich przywódców i one żyją suwerennym życiem. Żyją suwerennym życiem. Paweł zakłada te kościoły, jest dla tych kościołów, które on pozakładał, jest apostołem. Jan zakłada inne kościoły, Piotr zakłada inne kościoły, w cudzysłowie, prawda? No bo tam Piotr, załóżmy, niewiele założył. Natomiast generalnie to wszystko jest odrębne. To wszystko też ma odrębną, ich łączy Chrystus. Tak. Ale mają wiele poglądów odrębnych. I dopiero... już nie pamiętam, który to był rok, ale to już się naprawdę jest dosyć późno, jak ten Kościół katolicki powstaje, to tam powstaje Kościół, który zamierza to wszystko połączyć. On chce to połączyć pod jednym wielkim autorytetem jakiegoś biskupa, którego nazywa potem papieżem, ze swoją siedzibą w Rzymie. Dlatego nazywają się Kościół Rzymskokatolicki. Oczywiście znamy historię początkową tej całej imprezy. Historia początkowa powstania Kościoła katolickiego jest taka, że nie powstaje on dlatego, bo raptem pojawiła się w ludzkich umysłach takie pragnienie jedności, tylko cesarz rzymski, który w tamtym czasie chciał zdobyć elektorat Rzymian, tak. postanowił, że prześladowanych chrześcijan tak. zjednoczy jako swoich, jako ludzi, którzy będą tworzyć jego elektorat, w ten sposób, tak. że pozwoli im założyć legalną organizację. Znamy z historii, że ten, kto w tamtym okresie czasu dał się ochrzcić i stał się częścią Kościoła katolickiego, otrzymał chyba 2 denary i szatę. Więc to był w ogóle takie było wejście. No i w ten sposób powstał byt o nazwie potem Kościół katolicki. Więc na początku tak nie było, absolutnie. Na początku było tak, że te wspólnoty funkcjonowały osobno. Czyli uważam, że trzeba zadać to pytanie teraz. Czy,
Czyli Jezus Chrystus nie założył Kościoła katolickiego? Nie, absolutnie. Jezusowi Chrystusowi nie było w głowie założenie Kościoła katolickiego. Ja powiem więcej. Mhm. Jezusowi Chrystusowi nie było w głowie w ogóle założenie Kościoła. No właśnie. To, nie, to coś, co tak. Jezus miał w głowie, okay. To tak to nazwę. Okay. Czyli ten Kościół, tak to nazwijmy, tak. To była duchowa konstrukcja. Okay. Bo dokładnie słowa, bo oczywiście ludzie, którzy dobrze czytają Pismo Święte, wiedzą, że Jezus nigdy nie wypowiedział słowa Kościół. Okay. Jezus nie mógł wypowiedzieć słowa Kościół, bo słowo Kościół jest w Biblii greckim słowem eklezja, a Jezus nie znał greki. Czyli rząd. Dokładnie. Eklezja oznacza rząd. No tak, ale był częścią jakby synagogi. Tak, tylko że Jezus jakby te słowa, bo Jezus mówi o ludziach, którzy będą jedno. On mówi o ludziach, którzy będą jedno na zasadach takich, że są w zasadzie dwie rzeczy powiedziane. Że będą jedno z Bogiem, każdy z nich będzie jedno właśnie, z Bogiem. No właśnie, zanim to rozwiniesz, bo właśnie na tym się opiera cały ekumenizm, na tym cytacie. Tak. Że to chyba jest w Ewangelii Jana, no też, że tak. Jest ta modlitwa, że modlę się, żeby oni byli jedno, jak my z Ojcem jedno jesteśmy. Właśnie, więc to jest pewnego rodzaju fundament ekumeniczny, który stoi za ekumenią. A fakty są takie, że Jezus, mówiąc o tym, że chcę, żeby oni byli jedno, tak. Mówi o zjednoczeniu człowieka z Bogiem, tak jak on jest z Bogiem zjednoczony i mówi też o jedności duchowej, czyli że powstaje z tych ludzi wierzących duchowy byt. Ale nigdy Jezusowi nie przychodzi do głowy, żeby była to jakaś organizacja. Okay. A tym bardziej jedna organizacja, która będzie miała jakąś kodyfikację, system jakichś w ogóle kodeksów i będzie się poruszać po tych kodeksach jak po drodze. No a Kościół katolicki, no to jest tego rodzaju konstrukcja, więc Jezus na pewno nie założył Kościoła katolickiego. I Kościół katolicki założył cesarz rzymski. Okay. O, dlatego się nazywa rzymskokatolicki. Czyli jak pociągniemy dalej, Jezus nie założył Kościoła protestanckiego, absolutnie. Jak Kościoła zielonoświątkowego. Są to wszystko wymysły ludzi, tak? Ponieważ ludzie generalnie mają takie tendencje. Oczywiście, tak? Oczywiście. Jezus, myśląc o Kościele, myślał tylko i wyłącznie o tym, że jest to jednorodny byt duchowy. Tak. I tutaj oczywiście powstaje wiele pytań u ludzi, którzy słyszą takie rzeczy. Tak. No to po co my mamy te kościoły, po co wy macie ten kościół tak. mocy? No odpowiedź jest bardzo prosta. To jest czysty pragmatyzm. Okay. Ponieważ ludzie są tak zwanymi stworzeniami stadnymi, i mają tendencję do tego, żeby się razem zbierać i razem żyć. Krótko tak. powiedziawszy, jest towarzystwo wędkarskie i wędkarze się tam zbierają. Jest towarzystwo w ogóle miłośników, nie wiem, koni, oni sobie jeżdżą na koniach, prawda? I jest towarzystwo miłośników Chrystusa. I to się nazywa popularnie Kościół. Okay. I teraz, ponieważ to towarzystwo jest w różnego rodzaju krajach i kulturach, to trzeba, aby to towarzystwo posiadało takie miejsca jak budynki spotkań, systemy organizacyjne, prawda, żeby w tych państwach, w tych kulturach mogły one funkcjonować jako normalne jednostki społeczne, prawda? Także to jest to. Natomiast tylko to jest ten cały zewnętrzny system, a w duchu wygląda rzecz absolutnie inaczej. Okay. W duchu jest jedna grupa ludzi, Czyli jeden kościół. Jeden kościół, okay. Tak możemy powiedzieć, w niebie i na ziemi. Czyli wszyscy, którzy tam są już u Pana Boga i ci, którzy chodzą po ziemi, są jednym kościołem. W ogóle katolicy mają super definicję, nie? Oni mają dobrą jeden definicję. Jeden powszechny apostolski kościół, nie? Tak. Oni mają te modlitwy i te definicje, to oni tylko mają to jest duchowe. Właśnie, tak. To jest duchowe. To jest duchowe. Tylko natomiast na czym polega problem? Że ludzie, oprócz tego, że są narodzeni z Bożego Ducha, tak. posiadają jeszcze duszę. No i w duszach ludzkich, jak doskonale wiemy, potrafią powstawać takie bzdury, że się nie mieści w głowie. I na przykład, jeżeli jest grupa ludzi, grupa odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, okay. która na przykład uważa, wierzy w prawdę Bożą o darach Ducha Świętego. Okay. I wierzą, że mogą mówić w innych językach, prorokować, uzdrawiać, uwalniać, prawda? Że mogą mieć słowa wiedzy, mądrości i tak dalej, i tak dalej. A jest też druga grupa ludzi, która nie wierzy w dary Ducha Świętego.
mimo że czyta o nich w Piśmie Świętym, ale nie wierzy. To ta grupa ludzi i ta grupa ludzi, ona musi się podzielić. Okay. Dlaczego ona się musi podzielić? Dlatego, że ona ma inny duszewny pogląd. I jeśli oni spróbują połączyć ten pogląd, to tak jakbyśmy próbowali połączyć ogień z wodą. Będą ci ludzie się ze sobą kłócić, zwierać, bić, zwalczać. Okej. Okay. A ekumenia próbuje w sztuczny sposób połączyć te duszewne konstrukcje ludzkie w jeden byt, mówiąc duchowo jedno jesteśmy. I to jest w ogóle dramat ekumenii. Ja tylko jeszcze dopowiem taką jedną rzecz, bo ja generalnie nie mam, gdyby nie studiowałam filozofii, nie mam pojęcia o różnych rzeczach, ale mamy takiego znajomego księdza, który jest, jak wierzę, narodzony z Bożego Ducha i studiował filozofię. I opowiadał nam kiedyś na takim jednym spotkaniu u nas, na którego zaprosiliśmy, między innymi skąd powstały różne rzeczy, takie jak obrazy, tak. Nie? Bo to generalnie wszystko w ogóle powstało z jakiegoś życia. Coś było na początku żywe, coś się urodziło i było dobre. Skąd tak naprawdę te obrazy? Po prostu ludzie kiedyś malowali, tak? No tak. Malowali no. Kiedyś ludzie, ale potem człowiek też to wszystko zepsuł, tak? Przecież... Jeden namalował, bo widział, a drugi się zaczął do tego modlić. Nie? Dokładnie, przecież na przykład filozofia, słuchajcie, ikon prawosławnych, które są, tak. To polegała na tym, w ogóle skąd się to wzięło, że człowiek, który miał swoją komorę, on po prostu, modląc się, malował. Okay. I powstawała, na przykład... Ikona była modlitwą. Wow. Tak jak u nas ludzie teraz malują na nabożeństwie pod napotkaniem Ducha Świętego coś, tak on malował w swojej komorze i on wychodził, albo na przykład ramkę robił do tego. I on modląc się, to była jego modlitwa, tak jak gra na gitarze, tak jak w ogóle każda inna sztuka. Tylko o co chodzi? Kiedy potem jest to zaabsorbowane przez system religijny, tak jak Agata mówi, no mamy bałwana. Bo potem ta ikona wisi, ten człowiek już dawno odszedł do Boga, prawda? A to wisi teraz przed tym klęczą i się modlą. To tak jakby, nie wiem, przed uwielbieniem naszym, z naszego kościoła ktoś klęczał i się modlił, prawda? Cóż za absurd, prawda? No ale mówię, no to jest właśnie takie... No ale fajnie, że tak powiem, dotrzeć do źródła, żeby też zobaczyć, jak te rzeczy tak. Wyglądały od początku, nie? Że to w ogóle człowiek ma tendencję zepsucia wszystkiego, nie? Tak, tak. No ale wracając do tego momentu, kiedy się to wszystko zaczęło, właśnie z tą wieżą Babel, dlaczego to było problemem, Artur, dla Boga? Dlatego, że upadły człowiek, bo to jest problem z upadłością człowieka, nie ze zjednoczeniem człowieka. Bo gdyby człowiek nie upadł, to byłby zjednoczony jak Adam z Ewą, byłoby świetnie, nie? Ale upadły człowiek nie posiada zamysłu Bożego. I teraz, dwóch upadłych ludzi to jest podwojony antyzamysł Boży. Trzech potrojony, czterech poczwarzony i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że im więcej ludzi przeciwnych Bogu jednoczy się w jednej myśli, okay. Prawda, tym większą patologię stwarzają. Okay. Dlatego Bóg rozproszył ich, żeby nie mogli się porozumieć poza myślą Bożą. Tak. To był zamysł Boży, żeby ci ludzie się rozproszyli. Zresztą, kiedy patrzymy na rozwój Kościoła, to widzimy w ogóle, że Bóg zawsze tworzy przez podział. Nigdy przez zjednoczenie. Daję przykład rozwoju Kościoła katolickiego, który idzie tam do chyba 15 czy tam 16 wieku, już nie pamiętam, jak powstaje Luter, Kalwin i tak dalej. Tak. Powstaje reformacja. On, Kościół katolicki jest zepsuty. Już jest zepsute wszystko. Tam jest... Tam ludzie, którzy w ogóle nie spotkali Boga, są biskupami, przywódcami, papieże do burdelu chodzą, wiecie o co chodzi. Normalną rzeczą jest to, że to ten Watykan to jest jeden wielki syf, ale nazywa się Dom Boży. Tak się to nazywa, prawda? I teraz z tego syfu wychodzi reformacja. Znowu co jest? Podział. A więc widzimy, że rozwój Królestwa Bożego, zważywszy na naszą upadłą naturę, ludzką naturę, jest przez podział. A zatem ekumenia, która jest przeciwna podziałowi, jest przekleństwem dla rozwoju królestwa. No tak, ale tak po ludzku, czy takie podziały to nie powodują konfliktu, wojen i tego właśnie, tego wszystkiego negatywnego? Zawsze podziały robią, tylko teraz konflikty, jak najbardziej. Tylko my nie jesteśmy zdolni do niebycia podzielonymi. Tak. Człowiek jest do tego niezdolny. Dlaczego jest niezdolny? Ja teraz w ogóle nie chcę poruszać tematów, że ktoś ma złą intencję. Ale wystarczy,
że ktoś jest wychowany w innym środowisku. Tak. I jakby połączenie jego z innym środowiskiem będzie problematyczne. Okej. Okay. Dwa. Jeśli ktoś jest na przykład wykształcony, skończył studia, ma dwa, nawet trzy fakultety i miałby stanąć w swoim życiu noga w nogę z człowiekiem, który nie ma wykształcenia i nie posiada w ogóle żadnych umiejętności, to będzie im bardzo trudno wspólnie coś zbudować. Bo ten będzie chciał pędzić do przodu, a tamten będzie go opóźniał. Widzimy w Kościele to, że jeżeli ludzie, którzy biorą od Boga głębokie objawienia i idą do przodu i się rozwijają, tak? Tak. Oni potrzebują swobody. Nie mogą mieć za sobą ludzi, którzy nie chcą się rozwijać albo są opóźnieni. Tak. I dlatego następują naturalny sposób podziały. I Paweł o tym mówi w liście do Koryntian. Muszą być między wami podziały, okay, aby się okazało, którzy z was, i oryginał mówi, chodzicie w praktycznej prawdzie. Okay. Bo tu nie chodzi o to, że my wszyscy wiemy, co jest prawdziwe. Przecież zarówno ja, jak, nie wiem, mój brat baptysta, który na przykład twierdzi, że ustały dary Ducha Świętego i że to, że jestem apostołem, to jest w ogóle mój wymysł, prawda? Bo apostołowie też umarli. Było ich tam 12 plus Paweł, 13. Wtedy umarli ci apostołowie, więc nie ma tych apostołów, nie ma też darów. I teraz zarówno ja, jak i mój brat baptysta wierzymy w tego samego Jezusa. Wierzymy w zbawienie z łaski, wierzymy w niebo, prawda? Tak. Ale w jaki sposób my mamy ustać noga w nogę przy sobie i szerzyć Królestwo Boże? Kiedy ustanę z nim na ulicy razem i ja będę mówił w innych językach, a on będzie się w tym czasie modlił, żeby demon mnie opuścił, to ja się pytam, kogo my przyprowadzimy do Jezusa? Okay. Chyba, że cię zacznie tłumaczyć. chyba, żeby tak. Ale dlatego podział jest stosowny. On jest stosowny. To jest w ogóle gruby temat, nie? Bardzo gruby, bo bardzo dotyczy... gruby temat, bo ja to bym to tak podrążyła jeszcze. Bo to tak naprawdę i nawet w protestantyzmie może się w ogóle pojawić coś takiego, że powiedzmy jest w cudzysłowie jakiś tam przebudzony w ogóle kościół, a on wcale nie jest przebudzony. Prawda? Tak. I generalnie 5 osób z tego kościoła wyjdzie przez podział i założą coś nowego. Prawda? Tak. Coś nowego, coś żywego w ogóle. I my trochę jesteśmy takim też przykładem, tak? Tak. Że byliśmy w różnych miejscach, tak? I jak gdyby cały czas chodziło nam o żywe przesłanie, o żywą relację z Bogiem i o to, aby, że tak powiem, tworzyć to, co mamy też w swoim sercu. Jest taka książka, nazywa się Oni znali swojego Boga. To taka stara książka i wiele starych świadectw takich, jak jest nawet koniec XIX wieku, no i wcześniejsze też świadectwa, nawet sięgające tam 1000 lat do tyłu. Ale tam jest w opisie tej książki jest taka fajna rzecz, tam chyba w prologu, że od początku chrześcijaństwa widać taką złotą nić prawdy. Okej. Okay. I ta złota nić prawdy czasami się miesza z Kościołem, a czasami nie. Okay. O, i to jest ta nić Chrystusowa. Czasami ona wchodzi w interakcję z Kościołem, a czasami wychodzi z tej interakcji. No bo przecież, zobaczcie, widzimy Kościół, na przykład Kościół katolicki, który ogniem i mieczem pod autorytetem papieża wyrzynało Żydów, muzułmanów, no dokładnie, prawda? I pod sztyletem przy gardle kazał im się nawracać do Jezusa. I tak nawrócił cały świat. My ostatnio z Agatą oglądaliśmy tą nową część Wikingów, która wyszła. Chrześcijanie właśnie są tacy, którzy mordowali ludzi notorycznie. Właśnie są nowi Wikingowie. Tak, właśnie, a propos. Mordowali tych ludzi. Ja tak mówię do Agaty, mówię, zobacz, jaki to syf. W imię Boga. Tak. Z krzyżami gwałcili pogańskie kobiety, wycinali im mieczami te krzyże na plecach, żeby wiedzieli, że miały kontakt z Bogiem. No błagam. No, po prostu szok. I teraz skąd to się wzięło? To się wzięło dlatego, że Kościół zaabsorbował niewierzących ludzi. Tak. I ekumenia to jest w ogóle klucz do tego, aby przyjdźcie do nas wszyscy. Tak. Połączmy się. Jeden taki pastor,
Polski powiedział, no chodzi o to, żebyśmy się spotkali z katolikami w połowie drogi do Świętego Sakramentu. No w połowie drogi. To jeszcze był taki czas, że ta prezydent Warszawy określała się jako nawrócona, a ona była w kościele katolickim. No ja nawet nie mówię, że ona nie jest nawrócona, absolutnie tego nie podważam. Była też chyba w jakiejś odnowie w duchu. Była w odnowie w Duchu Świętym. Natomiast ten pastor, ta grupa tych ludzi nawet próbowali wtedy z Donalda Tuska zrobić polskiego Dawida. Mówili, nad nim jest, oni stali tam nad nim, nawet go chyba ściągnęli na jakieś tam spotkanie tego Tuska, potem się z niego śmieli w tym świecie politycznym, że tam w ogóle jest zielonoświątkowcem, czy tam jakimś innym. W ogóle, generalnie powiedziałem, ty będziesz, to jest Dawid, to jest duch, on w duchu Dawida jest, on podniesie kraj. I teraz, co to było? To były ekumeniczne spotkania, gdzie ci ludzie próbowali obejść niezgodności na rzecz potencjalnej wspólnoty. Tylko to jest kłamstwo. Ja zawsze mówię, nie można być do połowy w ciąży. Nie można, kurczę, z kimś być blisko, jak się z kimś nie ma jedności myśli, jedności zdania. Okay. Ja kocham wszystkich moich braci w Chrystusie, ale z wieloma chcę się spotkać tylko w niebie. Okay. Tutaj na ziemi nie mogę z nimi nic zrobić, bo oni nie wierzą w różne rzeczy. Oni uważają różne bzdury za prawdę. I teraz jak mamy iść noga w nogę? Jak mamy się zgodzić? Jak mamy szerzyć królestwo? No musimy się podzielić. Tak. A Artur, co myślisz o tym, że właśnie ostatnio widzimy takie ruchy w Polsce ekumeniczne, że właśnie liderzy tych oddzielnych nurtów nagle zaczynają się właśnie spotykać? Czy to ma znaczenie duchowe? Tak, to ma znaczenie duchowe, ponieważ antychryst, cała filozofia antychrysta, to będzie filozofia zjednoczenia. Tak. Antychryst nie będzie złym człowiekiem. To będzie dobry człowiek. Moralny. To moralny będzie człowiek. Także Putin nie jest antychrystem. To w ogóle to będzie moralny człowiek. On nie będzie robił wojen. Tak. Pamiętajcie, antychryst nie będzie robił wojen. Antychryst świątynię odbuduje. Rozwiąże. Antychryst będzie rozwiązywał konflikty. Tak. On świątynię Żydom odbuduje na terenie w ogóle muzułmańskiego meczetu teraz. On będzie takim demagogiem, że pojedna muzułmanów z Żydami. Wow. On to zrobi. To rozumiem. I wtedy będzie koniec świata. To wtedy w ogóle się wszystko zacznie się sypać. Wiecie? Więc to, co teraz się dzieje, to jest obraz dziejów antychrysta już. Tak, a ja tak sobie jeszcze ostatnio właśnie też o tym myślałam. Skąd tak naprawdę, dlaczego w ogóle ludzie też łączą się, pomimo to, że mówią, że prawda nie jest dla nich relatywna. Uważam, że to niskie poczucie własnej wartości i chęć wpływu i globalnie jak patrzymy na Kościół, to Kościół jest słaby i w Kościele nie ma zwycięstwa. I ludzie są najarani na ten właśnie wpływ i na to takie posiadanie, nie? Żeby jednak posiadać tego człowieka. Czemu się w ogóle małe grupy, które powiedzmy naprawdę mogą być grupami przebudzonymi i fajnie sobie idą w prawdzie, czemu jednak nagle wchodzą w kontakt, powiedzmy, z tymi, którzy nie wierzą tak jak oni, ale mają 500 osób. No bo to chodzi o wpływ. Po prostu chodzi o wpływ. Tak, bo to też się tak wydaje, że właśnie, że się coś dobrego przez to zrobi, że więcej osób może usłyszy o tym Jezusie Chrystusie, tak? Jak się będzie miało większą platformę, że może się pozyska więcej ludzi dla Jezusa Chrystusa, bo to jest chyba taka motywacja. To jest taka motywacja, może taka być motywacja. Okay. Czy ona, na czym ona się opiera, to jest trudno powiedzieć, może właśnie na niskim poczuciu własnej wartości. Ja też uważam, że to jest jeden z głównych atutów. Uważam, że drugim takim głównym atutem tej motywacji dziwacznej jest lęk. Ja to w ogóle zauważyłem, że ekumenia bardzo silnie się tworzy wtedy, kiedy coś się na świecie dzieje niedobrego. Kiedy zaczynają być wojny, kryzysy, to ekumenia się połącza, robi. Wiecie co chodzi? Też ja zauważyłem taką historię, nie? Czyli lęk jakby tutaj też temu jakby przewodzi. Natomiast tak. Ja zawsze mówię, spójrzmy na źródło. Jezus nie działał z ramienia synagogi. Okay. Przecież mógł. Był sektą. No kurczę, dokładnie. Jezus nie musiał zrobić tego, co zrobił.
On mógł na patencie działać, on mógł tam przecież iść do synagogi, być arcykapłanem, przecież on by tam momentalnie się dochrapał urzędu. On był pobożny, on znaki i cuda. Gdyby on te znaki i cuda czynił z tego podestu arcykapłańskiego, tak, pod autorytetem arcykapłanów, wiecie, przecież on by zyskał, on by szedł jak burza. Tak. Ale jak Jezus taki, Jezus mówił, ja wychodzę, ja poza świątynią. Ja poza. To są naprawdę mocne tematy. Tak. W ogóle mocne tematy i grube tematy, bo to by trzeba było w ogóle pozaglądać, w ogóle głęboko, w ogóle w swoje również podwórka, nie? W ile tak naprawdę rzeczy Bóg jest dzisiaj wplątany, prawda? A w ogóle to nie jest, w ogóle, to nie pochodzi z serca Boga. W ogóle, nie? Jak można w ogóle prowadzić swoje tak naprawdę jakieś małe, powiedzmy, królestwa, nie? A tak naprawdę w ogóle daleko jest to, w ogóle jest to dalekie w ogóle od serca na przykład Bożego, nie? Bo ludzie, którzy tworzą ekumeniczną filozofię, oni twierdzą, że oni właśnie znają doskonale serce Boga. Że taki jest Bóg. Tylko ja zawsze mówię, no spójrz do pierwotypu, no taki tak nie jest Bóg, no. Oni mieli w szabat swoją spotkanie szabatowe w świątyni, a wtedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. On był poza świątynią. Dobre. To był poza. Poza, czyli Jezus odbiera chwałę po raz pierwszy, podkreślam, to jest pierwsze społeczne wystąpienie Jezusa, rozumiecie? Pierwsze społeczne wystąpienie Jezusa w jego historii służby. I on to robi poza świątynią. Okay. W ogóle on nigdy na terenie świątyni, czy też będąc w świątyni, nie zamanifestował swojego synostwa, tak? I nie, bo on tutaj prorokuje, jadąc na tym ośle, bo to jest w ogóle przypomnienie proroctwa starotestamentowego, że wjeżdża król na źrebięciu oślicy, prawda? Więc on to robi poza. I ktoś powiedział, czemu nie robisz tego pod naszym autorytetem? Ja coś wam powiem. Gdyby Jezus wszedł pod autorytet arcykapłanów, nie byłoby żadnego problemu. Żadnego problemu. Ja pamiętam, tutaj w Warszawie była wspólnota. Nazywali się Landskorona. Liderem tej Landskorony był taki pastor, jak on się nazywał, już mniejsza z tym. I oni rozwijali się bardzo dobrze. Oni byli ludźmi, którzy wyszli z kościoła katolickiego. Nawet założyli tutaj w Warszawie duże, znaczy taką szkołę chrześcijańską, przedszkole, szkołę chrześcijańską. Na to się składali różni pastorzy tu w Warszawie. No tutaj był takie, w cudzysłowie było takie, no takie podniesione stan, mówię, takie przebudzenie w Warszawie, takie przebudzenie, tutaj chrześcijanie razem coś robią, wiecie, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to było tak, że oni byli ściśle związani z Ulfem Ekmanem i z kościołem w Uppsali. I kiedy Ulf Ekman od... Hefsiba się. Nie, Landskorona, przepraszam. Landskorona była inna. Landskorona to... Może to z ojca chrzestnego. Co? Nie. Landskorona to była inna wspólnota, no nie? Hefsiba się nazywali. Jacek Weigl, tak? Weigl się nazywał. Stał na ich czele. Landskorona to jest inna, też katolicka wspólnota. Też dobrze, że załapałem. Dobrze, że załapałem. Tak, Hefsiba. No i słuchajcie, dokładnie. I jak ten Ulf Ekman powiedział, że on odnajduje ukojenie. Tak, ukojenie w Najświętszym Sakramencie. To zrobiłeś, kurczę. I poszedł do kościoła katolickiego, to ta wspólnota, ta Hefsiba, oni się zawinęli wszyscy i poszli, proszę ciebie, do tego kościoła katolickiego, a Weigl tam uklęknął przed biskupem, biskup rękę na niego położył i pobłogosławił go. A tu pastorzy gryźli w ogóle paznokcie. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Ale to było przeciwne w ogóle temu, co ci pastorzy chcieli zrobić. Pastorzy w Warszawie chcieli zrobić ekumeniczny układ. Okej. I co się stało? On został rozerwany, dlatego że był sztuczny. On był sztuczny. Gdzie poszła Hefsiba? Tam, gdzie największy, najsilniejszy system społeczny do Kościoła katolickiego. I teraz wracając do tego, co powiedziałaś wcześniej. To Kościół katolicki to organizuje nie dlatego, że jest taki dobry. Tak. Tylko, że on na łamy, wiecie, tej matki Kościoła, tak, ściąga wszystkich. Tak.
Dlatego oni są głównym, jakby tutaj, propagatorem ekumenii, a inne kościoły się od nich uczą. Mhm. Po prostu. Mhm. Nawet jeśli ich nie lubią, to też się uczą tej ekumenii. Prawda? Tak. Ale generalnie powoduje to absolutnie, absolutne blokowanie królestwa. To blokuje się królestwo. Teoretycznie wydaje się, że ono się poszerza. Nie, ono się blokuje. Okej. Ono niszczy. Ono się samo niszczy przez to. Tak. I co myślisz, jakie będą skutki duchowe tego właśnie, że widzimy takie połączenia i widzimy coraz silniejsze parcie ekumeniczne naokoło nas? Chyba ono w ogóle zawsze było przede wszystkim, nie? Tak, nasilające, ona się nasila mocno teraz, ale zawsze, ono zawsze było. Natomiast się nasila. Ja w ogóle powiem taką rzecz. Ja zauważyłem, że jak ludziom brakuje pomysłów na życie, to oni się grupują w jakichś takich globalnych systemach myślowych. Ja to w ogóle zauważyłem. To nie tylko chodzi w ogóle o Kościół, bo jak się, ja się modlę się i się przyglądam społeczeństwom, nie? Okay. To ja to widzę. W ogóle, że komuś brakuje pomysłów na życie. Na przykład wczoraj oglądałem jeden kabaret taki, który zawsze lubiłem oglądać, ale oglądam ich od jakiegoś czasu i się wczoraj tak modliłem, mówię, Boże, co im się stało? Porównałem sobie ich kabarety z lat tam 90., nawet kilka lat temu jeszcze. Okay. Patrzę dzisiaj, mówię, Boże, co im się stało? A Bóg do mnie mówi, jak to co? To, co u wszystkich propagatorów nowości. Usnęli. Usnęli. I jakby... ja zobaczyłem, co oni robią. Łączą się z innymi kabaretami. Łączą się z takimi kabaretami, które im nie sięgają do pięt. Ale one się z nimi łączą. I robią wielkie spotkania kabaretowe. Gdzie 90% tego kabaretu nadaje się, żeby okan dupy potłuc. Mhm. Prawda? Po co oni się z nimi łączą? Bo okay. Ogień z nich wyszedł. Gdzieś ten ogień się zniknął. I wielu ludzi dzisiaj, zauważyłem w kościołach, oni jakby się wypalili. Okay. Oni się łączą, myśląc, że oni stworzą jakąś siłę. Ale jeszcze nie zdarzyło się sytuacja taka, żeby dwie zgaszone zapałki połączone razem stworzyły płomień. Tak. Takiego czegoś w ogóle nie może być. Tak. Ja uważam, że to też jest mocno lękowe dzisiaj. Prawda? Stwórzmy jeden wielki kościół. Tak, bez tak zwanego certyfikatu jakości, tak? Tak, bez certyfikatu jakości. Nie ma nikogo, kto sprawdza jakość, nie? No to nie, tak jak ty powiedziałeś, czy to nie jest coś takiego właśnie, że nagle była taka zaraza, więc było takie ciśnienie, że wszyscy umrzemy, prawda? I w związku z tym nagle wszyscy chcieli się jakoś tak połączyć do tego wspólnego Boga, żeby jakoś tam więcej, tak, ale żeby więcej tej siły jakiejś tam religijnej było. Tak. Wspólnej, żeby sobie jakoś poradzić. Tak, ale jak najbardziej. Wbrew temu naciskowi. No bo ludzie myślą, że my jesteśmy jak pingwiny, że jak jesteśmy w jednej wielkiej kupie, siedzimy, to możemy żyć na Antarktydzie. No my nie jesteśmy pingwinami. Tak. To pingwiny tak mogą sobie żyć, to nie ludzie. Ludzie muszą żyć w oparciu o indywidualne prowadzenia. Tak żyją ludzie w ogóle na świecie. To... I łączą się w grupy, które się wzajemnie mają zasilać w tych tematach, a nie grupy, które zgadzają się w części procentów. Ja czasami słucham, ludzie mówią, wiesz, częściowo się z tobą zgadzam. Ja mówię, no ale to przecież nie masz szans ze mną funkcjonować. No kurczę, no błagam cię, no. Ale tego się nie uniknie w ogóle. Często się okazuje, że w kościele, powiedzmy, 100-osobowym, tak, realnie 30 osób jest kościołem. No bywa tak, no. Tak, tak bywa. A z tym zgadzaniem się czy nie zgadzaniem się, na przykład ja zauważyłam, że na przykład patrząc na mój osobisty wzrost, to, że moje koncepcje na temat Boga po prostu przeszły przemianę. I bardzo często, kiedy ja czegoś nie rozumiałam, a już zaczynałam chodzić z Bogiem, no to jakby Duch Święty mi to interpretował, pokazywał mi jakieś pewne rzeczy i że ja nagle nie rozumiałam, czegoś się zaczynałam to rozumieć. Czyli to było taki proces był, że może się na początku nie zgadzałam z czymś na pułapie swojej logiki, prawda, bo mi jakby według mojego myślenia coś, jakieś tam zjawisko odchodziło od jakiegoś standardu, który ja uważałam za może właściwy. No ale potem na przykład Duch Święty mi to tłumaczył i pokazywał, co jest Bożą prawdą.
Do czego zmierzam? Że właśnie, bo było takie pytanie w Piśmie Świętym, czy Chrystus jest podzielony? No ale właśnie, a Jezus również zadał takie bardzo kluczowe pytanie, co to jest prawda, tak? Chodzi o to, że koncepcja prawdy, mimo tego, że my wiemy, że prawda jest taką wytyczną, Bożą wytyczną, tak? Tak. Natomiast to, jak ktoś widzi tą prawdę, naprawdę to zależy od tego, jakie on ma poznanie. No, prawda? Wielu czynników. Bo dlaczego? No bo właśnie mamy taki kościół, powiedzmy, jeden z największych kościołów, który uważa, że Chrystus go zaczął, no ale tam ludzie, kiedy się spytasz tą osobę, czy ona jest narodzona na nowo, z Ducha Świętego, czy poznała osobiście Jezusa Chrystusa, no to większość osób na ulicy powie, że nie. Tak, ale są częścią Kościoła. Tak, ale uważają, że są częścią tego stworu, który tak. zaczął Jezus Chrystus. Tak, ale na tym się właśnie kończy, że wierzą w tą instytucję, a nie mają żadnego innego poznania Jezusa Chrystusa. Chodzi mi o to, że właśnie te różne podziały są przede wszystkim na pułapie poznania tego, co jest tą prawdą. Zgadza się i dlatego nie można próbować połączyć różnych poziomów. Tak. To jest to, o czym wcześniej wspomniałem. To jest niemożliwe. Tak. I nie trzeba się bać, że nie można połączyć. Okay. To w ogóle, ja coś wam powiem, bo to w ogóle my się nie bójmy tego, że okay. Kościół jest podzielony. Okay. Kościół ma być podzielony i nie przestanie być Kościołem. Okay. Kościół może być podzielony, ale jest zjednoczony. To trzeba zrozumieć. Okay. To jest w ogóle, to nie jest żaden problem. To nie jest duchowy problem, że Kościół jest podzielony. Przecież Bóg doskonale wie o ułomności człowieka. Mhm. I do głowy Bogu by nie przyszło, że ludzka dusza, która jest tak popaprana, tak. jest w stanie się ułożyć jota w jotę, rozumiecie, do jakiegoś jednego modelu. Tak. Więc teraz o co chodzi? Ja wiem, że wszyscy narodzeni ludzie z Bożego Ducha to jest Kościół. Tak. Jednak to w ogóle nie oznacza, że ja powinienem współpracować z tymi wszystkimi ludźmi. Okay. Idźmy dalej tym torem. Przecież jestem mężczyzną. Czy to oznacza, że ja powinienem się w ogóle skonsolidować ze wszystkimi mężczyznami na świecie? Okay. No nie, więcej. Jestem Polakiem. Czy to oznacza, że ja mam się ze wszystkimi Polakami skonsolidować teraz? Tak. Nie. Jestem chrześcijaninem, ale to nie oznacza, że ja powinienem połączyć się ze wszystkimi chrześcijanami na poziomie mojej duszy i ciała. Tak. Dlaczego? Dzielą nas poziomy, dzieli nas poznanie, dzielą nas różne rzeczy i to nie oznacza, że to jest coś złego. Tak. Złe pojawia się wtedy, kiedy my to próbujemy połączyć. Kiedy my próbujemy wprowadzić jeden kodeks do tego wszystkiego, ludzki kodeks. Wtedy powstaje Babilon i jest napisane, wyjdźcie spośród nich tak. i nieczystego nie dotykajcie, nie ruszajcie tego. No to jest niesamowite, bo właśnie cały Stary Testament jest o tym, wyjdźcie spośród nich, Amen. Nie mieszajcie tak. takiego ziarna z takim ziarnem, tak, non stop. Takiego materiału z innym materiałem, cały czas, nie bierzcie sobie Filistynów za żony. To jest tak? prorocze. Że cały czas, wyjdźcie ludu mój tak. spośród tak. nich. Tak, tak. Żeby zachować pewnego rodzaju czystość. Tak. Ja chciałam, tak na sam koniec, taką mam refleksję na ten temat, że kiedy ja się nawracałam, to ja jakby nie szukałam, znaczy ja szukałam Jezusa, ale ja szukałam prawdy w tym wszystkim. I ja poszłam do Boga i powiedziałam, ja w ogóle nie wiem, jaka jest prawda, ale ja chcę prawdę poznać. Tak powiedziałam do Boga, takie słowa. I później, lata później, kiedy moje chrześcijaństwo nie wychodziło tak, jak ja w mojej wyobraźni myślałam, że to miało być, bo widziałam na kartach Biblii, że to miało być takie zupełnie inne. Moje chrześcijaństwo nie wychodziło i też się modliłam do Boga, że jakby to nie działa. I będąc tutaj, jestem w ogóle wdzięczna za ten Kościół, właśnie dlatego, że zaczęłam rozumieć, co to jest Boża prawda. Ale uważam, że wiele tak zwanych podziałów albo właśnie, albo wiele różnych takich nurtów, które chcą zakończyć te podziały, nie są na podstawie tego, że ludzie szukają prawdy. Nie.
I ja bym chciała tak na koniec właśnie zakończyć tym i zachęcić ludzi, żeby każdy w swoim sercu właśnie zadawał takie pytania Bogu, albo takie prośby wznosił, żeby Bóg czy Duch Święty go nakierował na drogę, która jest prawdziwa. No tak, bo to jednoczenie się poza w ogóle jakby ewidentnymi prawdami, no jest, tak, no jest chore. No to po co się zjednoczymy? No to tak. Po co? Bo właśnie nie rozumiem, no po co mamy się zjednoczyć? Nie rozumiem, bo ja się żebym, dobrze, konferencję zrobimy. No i to sobie na tej konferencji. No na konferencji będziemy mówić tak, żeby nie uszkodzić drugiego człowieka. No ja, my naprawdę byliśmy kiedyś na konferencji z Agatą taką, takiej, gdzie tutaj w Warszawie, w warszawskiej konferencji, gdzie jeden z pastorów wyszedł i powiedział takie coś, ja to jak dziś pamiętam, pastor dużego kościoła w Warszawie. Tak. On mówi tak, mówił o swoim chrzcie w Duchu Świętym, ale nie mówił bezpośrednio, bo tam byli ludzie, którzy nie uznawali chrztu w Duchu Świętym. Okay. Więc on mówi tak, było to zdarzenie, o którym niektórzy z was wiecie i nastąpił u mnie wtedy taki znak, o którym tutaj nie będę opowiadał. Ja tak usiadłem, nie powiedział tego. Nie chciał powiedzieć, że mówi w innych językach. No to jest właśnie polityka, nie? No kurczę. Polityka religijna jest świetnym biznesem. 600 osób tam chyba było na tej sali wtedy liderów. Tak. Słuchajcie, po prostu od kościoła zielonoświątkowego po Armię Zbawienia nawet, kurczę, wiecie? I tutaj co? Zobaczcie, co to od nas, co ekumenia wymaga od nas. Uważajcie. Bądźcie czujni, żeby kogoś nie dotknąć czym? Prawdą, która jest w was. Jakim sposobem mogę tak żyć? Jak się mogę tak rozwijać? Jak mogę... Przecież moim zdaniem bycie w systemach ekumenicznych to jest samogwałt. I to jest kompromis. To ogromny. I ja uważam, że to dotyczy ludzi lękowych, tak jak Agatka powiedziała, ludzi, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, bo ludzie, którzy idą z Bogiem w odwadze, a z Bogiem tylko w odwadze można iść, bo to się inaczej nie da po prostu, to mówię, okej, okay, to nawet jak jest nas wiele tych takich kościołów, to i dobrze. To i dobrze, że jest wiele tych kościołów. Dla mnie może być kościół na każdej ulicy. Żeby tylko żywy. Okay. To w ogóle chodzi też o to, że w ogóle każdy twór od Boga dostał zupełnie inny mandat. Tak? Oczywiście, że i to tak. W ogóle nie chodzi o to, żeby właśnie się jednoczyć, żeby mieć wpływ, bo ty jesteś mały. Jesteś mały, ale masz na przykład taki wpływ modlitewny, jakiego na przykład nie mamy my. Dokładnie. Wiesz, ty jesteś, że tak powiem, w piechocie morskiej, my jesteśmy siły w ogóle powietrzne. Co tu w ogóle jedno z drugim porównywać? I po co to łączyć? Po co łączyć, po co mieć po tym jakieś pretensje? To jest tak naprawdę ten ruch antyekumeniczny, który ja propaguję, a ja zaznaczam, że ja byłem człowiekiem ekumenii. Bo ja absolutnie byłem takim człowiekiem, ja byłem w tym zwiedzeniu. A cóż? Oczywiście. My przez parę miesięcy to się spotykaliśmy z odnową w Duchu Świętym, mieliśmy wspólne nabożeństwo. Ja absolutnie, to ja broniłem też Kościoła katolickiego. Ja nie jestem tutaj, ja się musiałem z tego opamiętać. Ja musiałem potem do Ducha Świętego mówić, Boże, powiedz mi, w którym miejscu w internecie są moje fałszywe nauczania, żebym ja to wykasował wy tego. I wow. Ja na własnej skórze to nie to, że ja stoję z boku i się mądrze. Ja byłem w ekumenii i pokutowałem z ekumenii. Dzisiaj propaguje ruch antyekumeniczny. Okay. Antyekumenii. Artur, a tak patrząc na Pismo Święte, jakie są konsekwencje właśnie takiego wymieszania się? Przede wszystkim prawda spada stąd dotąd. Okay. Wrażliwość duchowa spada. Okay. Kompromis zastępuje wrażliwość duchową i miłość do prawdy. Następuje coś, co się nazywa fałszywą miłością. Że zaczynamy przeżywać do drugiego człowieka jakiś stan emocjonalny w tym zjednoczeniu, prawda? Poza prawdą. Okay. Co się dalej dzieje? Słabniemy. Okay. Zaczynamy też zaprzeczać fundamentalnym elementom, których doświadczyliśmy w życiu. Prawda? Już nie zrobimy pewnych rzeczy, no bo nie można. Prawda? Czyli można wzrosnąć we wpływie takim, że mamy wielkie konferencje, czy nagle nas więcej osób słucha, ale kosztem jest takim, że tracimy tą wrażliwość na Boże prawdy. Tak, ja powiem tak, jest taka piosenka o antyekumenii, którą napisał człowiek, który gdyby się nawrócił, to byłby prorokiem. Okej. Jak chcecie jej posłuchać, to sobie posłuchajcie. Nazywa się Mury.
Posłuchajcie jej sobie w internecie. Nie zaśpiewasz? Zaśpiewamy na konferencji. I to jest w ogóle prorocza pieśń, mówiąca o tym, jak można wyrzucić Boga na bok i stworzyć jeden wielki kościół. I świetnie się bawić i żyć. To potem, co się powie temu, który był twórcą. Amen. 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 Dziękuję bardzo, kochani.